debaty dzisiejszej, co jesteśmy tutaj świadkami. Pierwszą choinkę i myślę, że za bardzo dobrą kwotę zakupił pan nasz wójt naszej gminy Konstantynów i przekazujemy tą piękną choinkę dla pana wójta naszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i jeszcze raz dziękuję za akcję, za inicjatywę, za pomysł. Myślę, że przede wszystkim radość będzie ze strony tych dziewczynek, bo one oczekują i tej radości im potrzeba. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Chciałbym podziękować za tą piękną inicjatywę, którą Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Koło w Komarnie realizuje po raz kolejny. Mianowicie zajęli się wsparciem dla dwóch potrzebujących dziewczynek. Jedna to jest Lena, zamieszkująca rejon Komarna, i Hania z gminy Leśna Podlaska. Są to dziewczynki niepełnosprawne, które wymagają wsparcia i pomocy finansowej w odzyskaniu zdrowia. I cieszę się, że członkowie Koła Hodowców Gołębi realizują taki fajny pomysł sprzedaży choinek, a środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczą na cele, które wskażą rodzice tych dziewczynek. Myślę, że inicjatywa jest piękna do wzorowania się dla innych, bo wiemy, że osoby potrzebujące, osoby chore, a szczególnie dzieci, wymagają naprawdę dużych nakładów finansowych, a jesteśmy w takim czasie, gdzie tego typu inicjatywy, jaka tutaj jest, mogą być bardzo popularne. I członkowie koła zapraszają od najbliższego czwartku. Od godziny 16 będzie można nabyć choinkę, a środki ze sprzedaży tych choinek będą wcześniej przeznaczone na ratowanie zdrowia i życia tych pięknych dwóch dziewczynek z rejonu gminy Konstantynów i Leśna Podlaska. Bardzo gorąco dziękuję inicjatorom, tutaj Danielowi, Wiesławowi, bo oni tutaj są głównymi inicjatorami, na pewno są wspierani przez kolegów z koła, ale uważam, że ich praca, ich pomysł, ich zaangażowanie to jest naprawdę wzór do naśladowania. Gmina Konstantynów, Urząd Gminy, pan wójt dorzucili się, tak jak widziałem w kuluarach, kalendarzami, czyli do choinki kalendarz. No tak, chcemy, żeby jeszcze jakiś tam mały symbol z naszej gminy trafił do właścicieli choinek, czy to będą właściciele z naszej gminy, czy z innych gmin, to jeszcze dodatkowo obdarują każdego nabywcę kalendarzem, czy biuletynem nowo wydanym z naszej gminy. Z Konstantynowa do Białej Podlaskiej, Komarno, daleka będzie to widać. Choinki są cięte, są w doniczkach, jak to wygląda? Mamy choinki tak jak te cięte, bardzo ładne i odły kaukaskie. Mamy też i choinki w dolniczkach, kto by chciał po świętach sobie posadzić, mieć taką pamiątkę z takiej naszej akcji. Mamy też i stojaki bardzo piękne własnej roboty. Własnej roboty? Własnej roboty, tak. Własnej roboty, stojaki, które można powiedzieć, że ktoś kupi jednego, to drugiego takiego już nie dostanie na pewno.